Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do nich: Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem, stare jest lepsze. Na linii Chrystus i faryzeusze widzimy nieustannie narastające napięcie, którego finałem są wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Dzisiejszy fragment Ewangelii jasno ustawia relacje między nauczaniem Jezusa a zasadami wyznawanymi przez starszyznę Izraela. Nauka Jezusa jest młodym winem, winem, które jeszcze fermentuje, dynamicznie pracuje. Uczeni w piśmie i faryzeusze to stare, mało elastyczne bukłaki, które są niezdolne do przyjęcia świeżego i ciągle młodego wina Chrystusowego nauczania. Aby wyrobić sobie zdolność przyjęcia nowości Chrystusowej Ewangelii, trzeba stać się nowym człowiekiem, niejako na nowo się narodzić, stać się jak dziecko. Nie każdy jest zdolny porzucić swoje stare przyzwyczajenia, nałogi i chronicznie powtarzane grzechy. Potrzeba wielkiej odwagi, zaufania wobec Jezusa, aby zdecydować się na ten krok. Ale naprawdę to się opłaca, albowiem życie przemienionego człowieka nabiera nowego smaku. Mawia się, że wino czym starsze, tym lepsze, ale nie jest tak zawsze. Jezus w Kanie Galilejskiej pokazał, że nowe wino, które zostało podane na stół weselny po cudownej przemianie, jest równie dobre, a może nawet i lepsze niż to stare. Dobra nowina, chociaż jest młodym winem, jest o wiele lepsza niż jakakolwiek inna nauka. Nie bądźmy starymi bukłakami, skostniałymi i opornymi na burzliwe działanie młodego wina Ewangelii. Stańmy się nowymi ludźmi, otwartymi na nowość dobrej nowiny i z łatwością poddajmy się jej wymaganiom. Niech Chrystusowe wino nadaje nowego smaku naszemu życiu.